pojechałem do Ameryki w roku, już na dłużej, w roku 1970. Bardzo szybko się zorientowałem. Starałem się poznać bardzo dobrze wiele najróżniejszych sytuacji amerykańskich. Zresztą moja praca, tak mnie, pracowałem tam jako ksiądz robotnik w różnych zawodach, ale również i w parafiach amerykańskich i z Polonią, jako kapelan portowy, w szpitalu psychiatrycznym, także w szkole wojskowej. Także takie mam doświadczenie bardzo szerokie i duszpasterskie amerykańskie i te w najróżniejszych wymiarach życia zawodowego, społecznego. I zorientowałem się bardzo szybko, że są właściwie trzy główne sprawy, na które szatan atakuje. To jest Eucharystia, żeby złe wprowadzenie reformy pośpieszne, robienie ze mszy pikników, takie zdewaluowanie Eucharystii i wiary, sprotestowanie wiary w obecność Jezusa w Eucharystii. I że to jest główny w tej chwili atak po Soborze Watykańskim II. Żeby zniszczyć wiarę w Eucharystii, zniszczyć łączność Kościoła z Eucharystią. I to bardzo jest silne, bardzo mocne. To do dzisiaj jeszcze jest. Prawda? Drugie to jest atak na kapłaństwo. Więc szatan jest bardzo mało pomysłowy, bo powtarza XVI wiek. Luter wyrzucił Eucharystię, wyrzucił sakramenta święte, spowiedź, prawda? I kapłaństwo. I teraz atak na kapłaństwo w latach 70. te propozycje kapłaństwa kobiet. To był taki właśnie podstępny atak, żeby rozwalić sakrum kapłaństwa, że w ogóle nieposłuszeństwo bez myśli Chrystusa. To jest ten drugi atak i w ogóle na kapłanów. Atak ten, gdzie był ojciec O'Connor w Ameryce, dominikanin, który jeździł z takimi wykładami, znałem go, spotkałem go, byłem na jego wykładzie, mam gdzieś nagrany, który zadawał tytuł tego pytania, czy Kościół w Ameryce przetrwa. I on udowadniał, że partia komunistyczna w Ameryce dostała rozkaz z Moskwy, żeby wysyłać młodych chłopców do seminariów. I był wywiad z jakąś komunistką, która była chyba też w kongresie, już tego nie pamiętam dokładnie, która powiedziała, że około 1000 chłopców, młodych chłopców wysłała do seminarium i gdzie mieli polecenie, żeby obejmować stanowiska kurialistów i profesorów seminarium, czyli administracja i nauczanie. Prawda? I to, co się dzieje w Ameryce, jest po potwierdzeniem tego wszystkiego, co ojciec O'Connor głosił. To zresztą jego od razu, prawda, tam mu zabroniono mu i tak dalej, no to tak, takie głosił prawdę, więc trzeba było go utrącić. I trzeci atak to jest, jak i zauważyłem, to jest na dzieci. Bardzo mocno. Zdeprawowanie dzieci, to już widać było wyraźnie, to jest wyraźnie już, idzie przez młodzież, to idzie przez ten prąd, przez Amerykę, który dzisiaj dochodzi do Polski. To są te trzy, jak się zabierze wiarę w Eucharystię, uderzy się w pasterza i zdeprawuje się dzieci, no to niszczy się od wewnątrz Kościół.